Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na pierwszy taki jesienny film, a będą to moje plany czytelnicze na nadchodzącą już coraz większymi krokami jesień, czyli jesienny TBR. Postanowiłam w tym roku nie nagrywać takich typowych książek, polecajek na jesień w jesiennym klimacie, ponieważ robię to co roku i tak naprawdę wszystkie takie najlepsze opcje już wykorzystałam. Także jeżeli jesteście ciekawi książek w jesiennym klimacie, które polecam, no to oczywiście odsyłam Was do filmików sprzed roku, sprzed 2 lat. Nie wiem od ilu lat to już nagrywam, ale na pewno kilka takich filmików na moim kanale już jest. Dlatego tym razem postanowiłam ten jesienny klimat rozpocząć bardziej takimi moimi planami czytelniczymi, czyli książkami, które ja chcę przeczytać. Niektóre z nich bardzo mi pasują do tego jesiennego klimatu, a niektóre po prostu jakoś tak w ostatnim czasie za mną bardziej niż zwykle chodzą i mam ochotę je przeczytać, chociaż jednak zdecydowana większość kojarzy mi się w jakiś sposób z jesienią. I myślę, że już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Jako pierwszą książkę mam tutaj coś, co obecnie czytam, a jest to zbiór opowiadań Przeklęty Królik. To jest książka wydana nakładem wydawnictwa Tajfuny. Ja nie szczególnie lubię książki tego wydawnictwa, dlatego że rzadko kiedy w takiej azjatyckiej literaturze odnajduję coś dla siebie, ale zauważyłam, że to, co mnie ciekawi właśnie, jeżeli chodzi o Azję i Daleki Wschód pod kątem literackim, to są właśnie takie mroczne historie. Na przykład bardzo podobał mi się zbiór opowiadań Grobowa cisza, żałobny zgiełk. No i tutaj liczę na coś podobnego. Przeklęty Królik to jest właśnie, tak jak wspomniałam, zbiór opowiadań. Ja jestem gdzieś mniej więcej w połowie, także jeszcze kilka tych opowiadań przede mną. Na razie mam takie mieszane odczucia, ale też nie będę za dużo zdradzać. Sięgnęłam po tę książkę, ponieważ słyszałam, że te opowiadania są bardzo takie właśnie niepokojące, momentami aż za bardzo. I z tego względu ta książka pasowała mi do takich właśnie ponurych jesiennych wieczorów. Być może zrobiłam trochę falstart, ponieważ jeszcze pogoda za oknem jest mało jesienna, jeszcze raczej mamy taką końcówkę lata, natomiast no jest to coś, co obecnie czytam, także pewnie niebawem uda mi się skończyć i usłyszycie więcej o tej książce w podsumowaniu czytelniczym września. Druga pozycja na mojej liście to coś, co właściwie znalazło się tutaj trochę przypadkiem i są to Nasze podmorskie żony. Przypadkiem, ponieważ ta książka dosyć niespodziewanie dotarła do mnie od wydawnictwa poznańskiego, dostałam tą książkę w prezencie, no i stwierdziłam, że w sumie brzmi to intrygująco. Ma to być takie połączenie książki historii obyczajowej z horrorem, także no rzeczywiście też coś takiego niepokojącego na jesień. No i też właśnie historia tutaj w jakiś sposób łączy się z morzem, czy też z oceanem, a jak wiadomo, ocean jest pełen tajemnic. No i właśnie główną bohaterką tutaj jest Byloszka Morska, która wraca z jakiejś misji, która zakończyła się fiaskiem i nie chcę mówić o tym, co się wydarzyło, także być może tutaj będą jakieś takie podmorskie tajemnice troszkę przed czytelnikami odkryte. Jestem bardzo ciekawa. Nie widziałam jeszcze za bardzo recenzji tej książki, bo ona chyba dopiero niedawno miała premierę, natomiast na pewno planuję ją przeczytać. Ona też nie jest długa, tak więc znajduje się na tej mojej jesiennej liście i myślę, że właśnie wpasuje się w taki jesienny klimat. Kosiarze Nila Schustermana to coś, co jest bardzo, bardzo popularne i autor, który jest niezwykle popularny. Ja nie czytałam żadnej jego książki, natomiast lubię czasem sięgnąć po dobre młodzieżówki, a tutaj właśnie ta książka podobno jest świetnie skonstruowana i też przekonuje mnie taka koncepcja autora, według której on tworzy te historie, ponieważ one poruszają takie ważne, globalne tematy i na przykład w Kosiarzach mamy problem dotyczący przeludnienia planety, ponieważ w tym świecie świat w ogóle już jest tak postępowy, że ludzie przestali umierać, wszystkie choroby można wyleczyć i właściwie nie ma czegoś takiego jak śmierć naturalna. No to właśnie istnieją ci kosiarze, których zadaniem jest regulacja populacji, także oni sobie wybierają, kogo no, będą uśmiercać, krótko mówiąc. Natomiast każdy z nich podobno ma jakiś swój własny system. Nie ma tutaj żadnych odgórnie narzuconych zasad, tylko właśnie każdy kosiarz decyduje sam i na własną rękę o tym, kogo wyeliminuje, brzydko mówiąc, z tego świata. Także brzmi to naprawdę intrygująco. A z tego, co wiem, też inne książki tego autora dotyczą na przykład problemu suszy na świecie i jeszcze czegoś tam chyba było. I to naprawdę brzmi dla mnie bardzo ciekawe, bo jednocześnie to ma być taka bardzo, bardzo rozrywkowa, przygodowa książka młodzieżowa z wartką akcją, a z drugiej strony gdzieś tam właśnie takie ważne, globalne tematy przemyca. Także liczę na to, że naprawdę fajnie spędzę z tą książką czas, no i ona właśnie pasuje mi na takie długie, jesienne wieczory. Frankenstein Mary Shelley to jest dla mnie niesamowicie jesienna książka. Ja nigdy Frankensteina nie czytałam. Kiedyś zaczęłam nawet go czytać, ale jakoś tak, no nie wiem, odłożyłam tą książkę, nie wiem, w 1/3 może. I ona w tym roku została wybrana przez Edytę z kanału Literatunek do mojego wyzwania 6 książek polecanych przez 6 znajomych. No i właśnie planuję po Frankensteina sięgnąć jesienią tego roku, może gdzieś bliżej października, bliżej Halloween, chociaż wiem, że wbrew pozorom to nie jest straszna historia, tylko bardziej smutna i przygnębiająca o samotności, o takim wyobcowaniu. Myślę, że tutaj nie muszę dużo mówić, bo każdy tę historię w taki czy inny sposób kojarzy. Bardzo jestem ciekawa oryginału, ponieważ tak jak mówię, nigdy jeszcze nie miałam okazji się z nim zapoznać, no i mam nadzieję, że w tym roku w końcu uda mi się to zmienić, także pokładam bardzo, bardzo duże nadzieje również w tej książce, że naprawdę niesamowicie mi się spodoba.
Kolejna taka bardzo jesienna, gotycka historia, którą planuję przeczytać, to Carmilla. Carmilla to jest w ogóle coś, co teraz niedawno zostało wydane u nas w Polsce. To znaczy ta książka pewnie, chociaż nie wiem, została wydana wcześniej, natomiast niedawno, kilka miesięcy temu została wznowiona. I to wydanie jest naprawdę fajne. To znaczy mamy tutaj taki malutki format, ale ta książka jest w środku ilustrowana. O, tutaj nawet mam tematyczną zakładkę. Ta książka jest w środku ilustrowana i rzeczywiście te ilustracje są bardzo fajne, bardzo fajnie wzbogacają treść tej książki. Na przykład tutaj mamy taką oto ilustrację. Tył również, ta tylna okładka wygląda pięknie. Pięknie, no przerażająco, ale też w jakiś sposób pięknie. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba oprawa graficzna tej książki. I tak jak z łatwością można się domyślić z okładki, jest to historia o wampirzycy. I w ogóle podobno to jest taki pierwowzór wampira w literaturze. Podobno ta książka powstała nawet przed Drakulą. I to właśnie Bram Stoker wzorował się na Carmilli, tworząc postać z Drakuli. Także naprawdę aż dziwne, że ta książka jest tak mało popularna. Bo ja tak naprawdę dopóki no właśnie nie zobaczyłam tego wydania, to w ogóle o tej historii nie słyszałam. Także jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. No i mam nadzieję, że ta książka też zachęci mnie do tego, żeby sięgnąć po Drakulę, którego tutaj akurat w tym TBR-ze nie mam, bo stwierdziłam, że jedna historia o wampirach mi wystarczy. Natomiast jeżeli ta książka mi się spodoba, to myślę, że po Drakulę również sięgnę. Kolejna książka, która w ostatnim czasie dosłownie chodzi za mną bardziej niż zwykle, bo ja ją mam od jakiegoś czasu na swojej półce i od dawna chcę ją przeczytać, ale właśnie ostatnio mam na tę książkę większą ochotę. To jest Shaggy Bane, Douglasa Stewarta i to jest w ogóle zwycięzca Nagrody Bookera z 2020 roku. To jest historia, która rozgrywa się w Szkocji, w takim jakimś robotniczym miasteczku, czy znaczy w ogóle w Glasgow, ale to jest chyba jakaś robotnicza dzielnica, czy coś takiego. I mamy historię matki, która popada w alkoholizm i jej dzieci próbują ją z tego w jakiś sposób wyciągnąć, no i właśnie w tym mamy tytułowego Shaggy'ego Bane'a. Książka, której akcja rozgrywa się też na tle tych wszystkich takich przemian, transformacji gospodarczych Margaret Thatcher. Bardzo, bardzo jestem jej ciekawa. No, to jest Nagroda Bookera, więc ona musi być dobra, ale jednocześnie wiem, że będzie dosyć trudna, także też myślę, że gdzieś tam późniejszą jesienią, druga połowa października, może listopad, raczej wtedy będę chciała po nią sięgać. No ale tak jak wspomniałam, jestem bardzo ciekawa i to jest również coś, w czym pokładam ogromne nadzieje, że będzie to być może taka książka, która trafi do topki najlepszych książek roku. Krótko mówiąc, wysoko stawiam jej poprzeczkę. Zostały mi jeszcze trzy książki, które mam w planach. Oczywiście to nie jest tak, że muszę przeczytać je wszystkie, natomiast to są takie, które właśnie albo kojarzą mi się z jesienią i w tym jesiennym okresie chciałabym je przeczytać, albo po prostu właśnie siedzą mi w głowie od jakiegoś czasu i jestem ich bardzo, bardzo ciekawa, dlatego chciałabym jeszcze w tym roku po nie sięgnąć. Jedną z takich książek, chociaż akurat ona też mi się z jesienią kojarzy, chociaż nie jestem pewna, czy akcja rozgrywa się, zimą się rozgrywa akcja, także może bardziej właśnie na zimę to będzie dobra książka. To są Akuszerki Sabiny Jakubowskiej, akuszerki, o których słyszałam mnóstwo dobrego. I to też jest książka, która jest w tym moim wyzwaniu 6 książek polecanych przez 6 znajomych, także też koniecznie muszę się z nią zapoznać. To jest dosyć gruba cegiełka, natomiast słyszałam, że tę książkę czyta się fenomenalnie i błyskawicznie i że ta fabuła naprawdę bardzo, bardzo wciąga. Jest to historia, tak jak sam tytuł oczywiście wskazuje, akuszerki, która żyje gdzieś tam w okolicach Krakowa w XIX wieku. Bardzo jestem tej książki ciekawa i wyobrażam sobie, że ona ma trochę taki witchy vibe. Nie wiem, czy tak jest, natomiast no wiecie, akuszerki XIX wiek to tak kojarzy się troszkę właśnie z czarownicami, chociaż może XIX wiek to już za późno na czarownicę. Natomiast no na pewno jest to coś intrygującego i tak jak mówię, słyszałam o tej książce mnóstwo dobrego. Wiem, że chyba Krysia z kanału o książkach absolutnie uwielbia akuszerki. Mam nadzieję, że również się zakocham i szczerze mówiąc, będzie to chyba jedna z pierwszych takich książek, które rozgrywają się gdzieś na polskiej wsi ponad 100 lat temu, którą będę czytać i jestem bardzo podekscytowana. Chciałabym też, tak nawiązując troszeczkę do tematu, przeczytać Chłopów, to znaczy nie całość, tylko właśnie zgodnie z tym wyzwaniem Natalii Kursywy jesienią sięgnąć po pierwszą porę roku po jesień, później zimą po zimę i tak dalej, i tak dalej. Także jakoś tak kojarzy mi się to troszkę tematycznie. Bardzo jestem ciekawa tej polskiej wsi sprzed lat w literaturze, także mam nadzieję, że to będzie coś, co mi się spodoba. Mam tutaj też jedną z moich ulubionych autorek od jakiegoś czasu, a jest to oczywiście Daphne du Maurier i książka Kozioł ofiarny. To jest ostatnia z jej książek, które mam na półce, nie mam wszystkich, mam chyba 4, której jeszcze nie czytałam, dlatego sięgnęłam akurat po nią, natomiast może to być tak naprawdę jakakolwiek książka tej autorki. One są dostępne na Legimi w razie czego, także no, bez problemu będę mogła w razie czego sobie zmienić tytuł. Natomiast myślę, że Kozioł ofiarny będzie dobrym wyborem, ponieważ po pierwsze jest to jedna z tych dawniej wydanych książek w Polsce, to znaczy ostatnio tam powychodziło ich kilka i te najnowsze właśnie chciałabym sobie zostawić na później. Natomiast Kozioł ofiarny jeszcze jest z tego, nazwijmy to, pierwszego rzutu książek Daphne du Maurier w Polsce, a też słyszałam właśnie o niej bardzo, bardzo dużo dobrego, że jest to jedna z lepszych jej powieści, także mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I tutaj mamy taką dosyć ciekawą historię dwóch mężczyzn. Jeden jest nauczycielem, a drugi arystokratą francuskim.
I to, co ich łączy, to wygląd. Oni wyglądają identycznie i ponieważ żaden z nich nie jest zadowolony ze swojego życia, to postanawiają zamienić się swoim życiem. Taka zamiana ról to oczywiście nie jest nowy koncept ani w literaturze, ani gdzieś tam w filmie, natomiast być może to był nowy koncept w momencie, kiedy Daphne du Maurier tę książkę pisała. Bardzo jestem ciekawa, jak jej to wyszło, tym bardziej, że uwielbiam pióro tej autorki i takie książki jak Rebeka czy Ptaki naprawdę mnie zachwyciły. Nawet moja kuzynka Rachela, która może fabularnie aż tak mi się nie podobała, to jednak pióro tej autorki było tam wyczuwalne. Także też tutaj liczę na naprawdę świetną lekturę. Dobra, trochę skłamałam, bo mam jeszcze dwie książki, nie jedną, ale o tej jednej właściwie nie mam nic do powiedzenia. W sumie o drugiej też nie, a dlaczego to zaraz zobaczycie. Jedna z nich to są Nasze winy Louise Kennedy. To jest książka, która już na moim kanale pojawiała się wielokrotnie w różnego rodzaju TBR-ach, ponieważ ja ją kupiłam jakoś chyba w czerwcu zeszłego roku i bardzo chciałam tę książkę przeczytać. To jest historia, której akcja rozgrywa się w latach 70. w Irlandii, w takim dosyć krwawym okresie, jeżeli chodzi o ten kraj. I mamy tutaj historię jakąś taką miłosną właśnie na tle tych wszystkich wydarzeń, natomiast z tego, co słyszałam, to właśnie nie warto tej książki spłycać tylko do historii miłosnej, jednak ten wątek polityczny tutaj jest bardzo, bardzo ważny. No ale o tej książce mówiłam już tyle, że właściwie nie będę się rozwodzić. Wydaje mi się, że to może być dobra lektura na jesień, głównie przez tą okładkę, która tak jakoś bardzo kojarzy mi się z jesienią, więc być może to będzie dobry czas, żeby po nią sięgnąć. A ostatnia książka to również coś tak jesiennego, że chyba bardziej być nie może, ponieważ jest to klasyk Jane Austen, Duma i uprzedzenie. To też jest książka, o której na moim kanale mówiłam bardzo wiele razy. Mówiłam o tym, że nigdy jej nie przeczytałam, że kiedyś na studiach była moją lekturą, ale ją odłożyłam, bo nie byłam w stanie jej czytać. No ale może teraz w końcu dorosłam do tej historii. Oglądałam też film, więc mniej więcej wiem, o co tam chodzi. Bardzo jestem ciekawa w końcu tego literackiego pierwowzoru i mam nadzieję, że uda mi się przekonać i w końcu zachwycić tą historią. No bo jednak jest to taka ponadczasowa powieść, o której się mówi, do której się wraca i do której jest mnóstwo takich kulturalnych odniesień, także bardzo, bardzo chciałabym się w końcu z tą książką zapoznać. A na klasyki typu właśnie Jane Austen czy Siostry Bronte wydaje mi się, że jesień jest po prostu idealna. Także to tyle, jeżeli chodzi o te moje jesienne plany czytelnicze. Jak widzicie, są dosyć ambitne, także zobaczymy, jak mi to pójdzie na koniec roku. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś takie jesienne listy książek, które planujecie przeczytać, albo czy właśnie polecacie coś takiego w jesiennym klimacie, co idealnie sprawdzi się do czytania jesienią. Jeżeli nie dla mnie, to być może ktoś inny, kto będzie czytał komentarze, skorzysta z tych propozycji, także koniecznie podzielcie się takimi jesiennymi tytułami. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć!